Oliwia Stasiak, dzień dobry, witam w programie Czas dla Ekonomii, a ze mną w studiu Jakub Cendrowski, dyrektor Incuba, Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I Maciej Jacenik, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Startup Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry. Przez 3 miesiące 2023 roku młode firmy, młode pomysły, tak chciałoby się powiedzieć, startupy, spotykały się z bardziej doświadczonymi kolegami po to, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób zacząć, w jaki sposób funkcjonować na rynku, wejść na ten rynek. To jest program mentorski. Na czym on polega? Skąd pomysł, żeby coś takiego uruchomić? No, sam pomysł przyszedł od przedsiębiorców, to jest może ciekawe. I to zarówno od tych, którzy później jakby byli uczestnikami tego programu, ale też od tych, którzy, przede wszystkim nawet od tych, którzy pełnili funkcję mentorów. Tutaj wymienię może Jakuba Karkochę z Light Apply, Ernesta Szydelskiego z Hastro, Krzysztofa Nyczkę z Medu, Mateusza Zimocha z Tracy, Karola Bocheńskiego z Bailando i Mateusza Piwnickiego. I właśnie oni tutaj stanowili tą, można powiedzieć, kadrę mentorską. Mhm. I to oni wyszli z taką inicjatywą, żeby zorganizować taki program. Tu oczywiście przy naszym wsparciu, gdyż my jako inkubator, Startup Wrocław, jako część Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, mamy dostęp do tych, że tak powiem, przedsiębiorców, którzy znajdują się na tym etapie najwcześniejszym, kiedy ta właśnie wiedza tych bardziej doświadczonych przedsiębiorców, którzy już przeszli pewną drogę, którzy już pozyskali jakieś doświadczenie, ale też popełnili błędy, to jest tutaj chyba kluczowe. Bardzo cieszę się, że pani o tym mówi. Popełnili błędy spotkanie tych dwóch stron właśnie tutaj zaowocowało pewnymi bardzo wymiernymi efektami. To taka forma warsztatowa była? W jaki sposób ten program był realizowany? Sam program był realizowany, tak jak Kuba powiedział, właśnie dzięki tym przedsiębiorcom, którzy przeszli tą ścieżkę od zera do jednego. Potknęli się parę razy, czasami było im ciężko, musieli zagryźć zęby. Czasami zmarnowali dużo pieniędzy swoich albo swoich inwestorów, więc oni jakby dobrze rozumieją problemy, z którymi musieli się zmagać na co dzień, więc oni wyszli z inicjatywą, żeby pomóc młodym przedsiębiorcom. Po pierwsze, zwalidować pomysł, bo to chyba jest jakby podstawowa rola takiego programu inkubacyjnego, żeby młody przedsiębiorca, nawet jeśli ma świetny pomysł, to zrozumiał, czy ten pomysł jakby rezonuje z rynkiem. Tak. Czy w realiach on w ogóle będzie miał prawo bytu. Tak, czy on przetrwa. Tak? Więc lepiej, żeby on w takich, powiedzmy, kontrolowanych warunkach. W takich domowych, chciałby się powiedzieć. Tak, dokładnie, dlatego nazwa inkubatora. Żeby on mógł albo się po prostu zwalidować pozytywnie, albo negatywnie. Mhm. Więc to oszczędza bardzo dużo czasu, pieniędzy i przede wszystkim nerwów tym młodym ludziom, którzy są niektórzy na początku swojej kariery zawodowej, niektórzy to już są dojrzali ludzie, którzy zaczynają po prostu. Na jakimś etapie po prostu postanowili zmienić tą ścieżkę. Tak, wpadł jakiś pomysł, dokładnie, ale nie do końca wiadomo. Zająć się technologią, może kiedyś nie było takich narzędzi, nie było takich możliwości, więc może dopiero teraz wpadli na ten genialny pomysł. No i właśnie ci przedsiębiorcy. Tak, bo to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, że ten młody przedsiębiorca to niekoniecznie musi oznaczać kogoś, nie wiem, około 20 roku życia. Tuż po studiach, powiedzmy, niekoniecznie. Prawda? Czasami tak bywa, ale bardzo często są to osoby, tak jak słusznie zauważyłeś, już bardziej chodzi o doświadczenie. Bardziej chodzi o staż. Tak. Samego prowadzenia własnego biznesu. Dokładnie tak. To są firmy z zakresu technologii. To jest ważna sprawa. Tak, jakby to jest kluczowe i podstawowe, że startup musi mieć jakiś element technologiczny. Jakąś innowację. Może być to innowacja procesowa, może być organizacyjna, albo w łańcuchu, w łańcuchu dostaw. Jakby jest to bardzo, bardzo płynna definicja, ale przede wszystkim kluczowa. Tak, kluczowe, że musi być tam jakiś element technologiczny, więc jakby na tej podstawie wybieraliśmy na początku te projekty, które jakby spełniają te warunki, a po drugie te projekty, które pasują do kompetencji naszych mentorów, bo jakby zależało nam na efektywności tym, żeby ci mentorzy faktycznie mogli się popisać i dodać wartość do tych projektów, które albo na pierwszy rzut oka rokują. A no tak, co się później okaże, to właśnie
jakby pokłosie tych 3 miesięcy. Ja też bym tutaj chyba dodał, że może o tym całkiem szczerze powiedzieć, że ja uważam, że efektem także pozytywnym udziału w tym programie dla tych firm, tych młodych firm, było to, że chyba w jednym przypadku nastąpił też tak zwany pivot, czyli pewna zmiana koncepcji biznesowej. Ja myślę, że to jest super pozytywny efekt. To chyba jeszcze bardziej pozytywne niż to, jak wszystko jest tak, dobrze, będzie tak, prawda? Że to, jednak udaje się znaleźć rozwiązanie sytuacji, która no, być może w takich warunkach, gdyby rzeczywiście zaistniała, no to nie do końca coś mogłoby się sprawdzić. Ktoś zmarnowałby po prostu sporo czasu, a przede wszystkim pieniędzy, a może przede wszystkim czasu. Tak. I jakby być może to by, że tak powiem, no negatywnie wpłynęło gdzieś tam na jego dalszą tutaj karierę jako przedsiębiorcy. A tymczasem udział w takim programie pozwala, tak jak wcześniej zauważyłeś, w takich cieplarnianych warunkach zwalidować ten pomysł. Takich bezpiecznych. Tak. I tutaj właśnie była taka sytuacja, gdzie mentor zaproponował, żeby zweryfikować poprzez pewnego rodzaju badania dany pomysł i okazało się, że po prostu gdzieś tam tego zapotrzebowania rynkowego nie ma do końca na dane rozwiązanie. Ja uważam, że to jest super, super pozytywny efekt. Jeden z zespołów robił pivot 3-krotnie, więc jakby to pokazuje, że można naprawdę głęboko kopać jakby w jednym obszarze, a cały czas jakby rynek nie rezonuje z odpowiednim rozwiązaniem. Ale czy nie należy szukać? To jest właśnie pytanie. To jest tak, że te 3 miesiące wspólnej pracy dały określone efekty i teraz te startupy jakby ruszają rzeczywiście w rynek, dostały jakieś instrukcje, jakieś podpowiedzi, jakieś rady i najprawdopodobniej rozpoczną taką działalność już na własną rękę? Zdecydowanie tak. Tak. I niektórzy po prostu zmienią może zespół, może zmienią pomysł i dokładnie tak jak mówił Kuba, że zaczną działać. Tak, pivot będzie już totalny, a niektórzy po prostu od tego momentu, kiedy już zwalidowali swój projekt, już wiedzą, że trzeba wyjść na rynek, trzeba zrobić tam przepływy finansowe, nieraz trzeba pozyskać finansowanie, nieraz trzeba zbudować MVP, więc już trzeba nabrać jakiejś osobowości prawnej i dlatego właśnie to jest moment, żeby wychodzić i tworzyć spółkę, jakakolwiek ona by nie była i podążać kolejnymi krokami właśnie. Budowa MVP, pierwsze finansowanie, to zależy już od pomysłu i kapitałochłonności tego projektu, bo niektóre hardware'owe ciężko samemu uciągnąć, ale na przykład z SaaS-ami albo z jakimś projektem cyfrowym, myślę, że nawet studenci z niewielkim budżetem mogą sobie pozwolić na zbudowanie MVP i sprawdzenie, czy rynek rezonuje. A te 3 miesiące jakby zaoszczędziło im dużo pieniędzy, dużo czasu i dużo też takiego rozmyślania, czy to może się udać. Jakby tu mamy już klarowną odpowiedź, czy tak, czy nie. No to... i tutaj takim dodatkowym efektem, tylko tytułem uzupełnienia jest to, że przynajmniej w tej chwili dwa, o ile mi pamięć teraz nie myli, projekty będą komercjalizowane już lada moment, w zasadzie już są komercjalizowane. Także to są projekty z rynku, powiedzmy, B2B głównie, czyli tutaj dla widzów wyjaśnię, z rynku biznesowego, więc to nie będą jakby, no trudno mi powiedzieć, że wszyscy za chwilę z tego skorzystamy. Jasne, ale jednak natomiast będą to skomercjalizowane projekty, czyli takie, które już za chwilę mają szansę albo prawie na pewno będą na siebie zarabiać w jakiś sposób. To pytanie, co dalej, bo ci szczęśliwcy już skorzystali, ale co jeśli kolejni chętni będą również chcieli uzyskać taką pomoc, mają jakiś pomysł, gdzie się zgłosić z tym pomysłem, jak to wygląda, jak wziąć udział w tym programie? Tak, myślę, że możemy już to ogłosić, że druga edycja będzie miała miejsce. Jeszcze rozmawiamy na jakby jak ją ułożyć najlepiej, żeby też jakby wesprzeć się wnioskami z pierwszej edycji i może poszerzyć trochę grono mentorów o inne branże. I myślę, że na początku wiosny będziemy startować z rekrutacją, więc śledźcie nasze kanały, czy to Startup Wrocław, czy to Incube. Tam na pewno będziemy z pierwszej ręki dawać informacje. Rekrutacja chwilę potrwa, więc na pewno będziemy tam przypominać do ostatniego dnia. No i co? I zapraszamy przede wszystkim tych, którzy chcieliby powalczyć trochę na takim rynku nieoczywistym. Może są sfrustrowani pracą, a może są właśnie absolwentami i szukają swojego miejsca na rynku pracy. Może po prostu warto było wykreować sobie swoje miejsce pracy, a to myślę, że w większości przypadków jest bardzo ciekawa podróż i do niej zachęcamy.
I tu stawiamy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.